Dobra, witam wszystkich maniaków hulajnóg, w tym wypadku Ninebotów. Dzisiaj sobie rozbierzemy drugą baterię, tą, którą zakupiłem na Allegro lokalnie. Czyli dwie kupiłem w cenie 100 zł, za jedną wychodzi 50 zł. Oczywiście uszkodzone. Tutaj, jak widzicie, już jedna była wcześniej rozebrana. Cały ten tutaj pakiet ogniw razem z BMS-em, z płytką jest, jak widzicie, tutaj na górze założony. Bateria oczywiście uszkodzona. Wypalone tutaj są dwa rezystory, których wartości będę szukał. Tutaj jest do poprawy. W ogóle ten cały układ jest do poprawy, bo widać, że on jest skorodziały też. No i co? I tutaj ten koleżka prawdopodobnie też jest do wymiany. Tu będę musiał silikon usunąć w ogóle z tego miejsca. Objaw jego jest po podłączeniu taki, że tym razem zapala się już czerwona dioda. Jak tak tylko na chwilę podłączam wtyczkę, wiecie, o co chodzi, że biorę ją tylko tak pyk, pyk i widzę na zasilaczu, że świeci się czerwona dioda i coś zaczyna syczeć. I w tym miejscu gdzieś tutaj syczy. Prawdopodobnie ta dioda D18 jest uszkodzona i trzeba było ją też wylutować, sprawdzić po prostu specjalnym takim miernikiem do sprawdzania takich rzeczy. No a dzisiaj sobie rozkręcimy tą drugą baterię. W niej coś lata ewidentnie. Pytanie tylko co? No i powiem wam tak. Tutaj z tego co widać, to ona nie była rozkręcona, także są duże szanse, że może coś z tego będzie, jeżeli nie jest zalana mocno, bo tamta była ewidentnie zalana i to ostro, no to wtedy zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także biorę się za rozkręcanie, mam 2, 4, 6, 8 śrubek tu do wykręcenia, dwie stąd, dwie stąd. Także biorę mój magiczny wkrętak i wykręcamy. Jak widać, na razie to idzie pięknie. No i tutaj pod silikonem są te śruby. Wbijam po prostu mocniej, żeby pięknie. Teraz muszę sobie sięgnąć po mój zestaw wkrętaków, śrubokrętów i tak dalej, żeby to powyciągać, te śrubeczki. Zacznę sobie od tych. I tutaj są po boku coś takiego. Też na krzyżaka, żeby potem to jakoś poskręcać, wiedzieć, gdzie jakie były śrubki. Także teraz będę robił taką dokumentację też. Oczywiście mogę sobie OBS-em zrobić screenshota, ale będzie na nagraniu jak coś. Jeżeli chodzi o te śrubki, te 2, 4, 6, 8 to są takie już mniejsze, z takim też gwintem, powiedzmy, drobnym. Także wyciągniemy sobie te śrubeczki. O, nawet jest namagnesowany, to jeszcze chyba od wczoraj, jak go magnesowałem. Ładnie, pięknie wszystko wychodzi. Super. Wszędzie. Wszędzie są wyciągnięte. Tutaj po bokach zostały tylko dwie, ale te niestety trzeba wykręcić tę dziesiątką, czyli Security Tor X. No i tu może już być trudniej. Chociaż poszło jak po maśle. I to jest cały zestaw śrub z tej baterii.
Czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 śrub. 12 śrub, słuchajcie. No i zaraz spróbujemy sobie to otworzyć. Otwarcie nie jest jakieś mega trudne. Dobra. Wszystkie śrubki wykręcone. I uwaga, zaczynamy sobie odkąd to się dalej potwierało. Tu już jest widać. Samo już się prosi o otwarcie. Także położymy troszeczkę. Będę starał się przesuwać to jakoś na bok. Tu są zatrzaski. Słuchajcie, czy ja o czymś jeszcze nie zapomniałem? Ej, tu mam jeszcze śrubę. Imbusową. Która co miała? Co to jest? Zobaczcie. To nie jest klej do gwintów, to jest jakaś taśma. No dobrze, przyda się też. Jak najbardziej. No to zaczniemy sobie jednak od tej drugiej strony. Aha, jeszcze. Tutaj są dwie śruby, które też powinienem wykręcić. Też na tego Security Torixa. Czyli ogólnie mamy 14 śrub. Słuchajcie. Taki zestaw. Te różnią się od tych pozostałych, że są już srebrne. Też o drobnym zwoju. Malutkim. No i tu już widać, że był użyty klej do gwintów. Ok. No i dobra, to teraz od tej strony będę próbował to otworzyć. Nie pamiętam, od której tamtą otwierałem baterię. Ale chyba jest od tej lepiej faktycznie, bo tutaj fajnie po boku tak puszczają te zatrzaski. I wystarczy potem mocniej ręką nadgiąć. No, już diody się odczepiają. Zaraz to wyskoczy samo. Na górze mocno podważamy. O, ona już się otwiera. I potem już tylko delikatnie, ostrożnie. Tu jest jeszcze taśma, która będzie trzymała. Widzę. To ją sobie odetniemy. No, jeszcze postaram się tutaj podważyć. OK, zdejmujemy tą część ostrożnie, żeby nie pogubić też śrubek. No i powiem wam, tutaj ta sama sytuacja. Te same są wyjarane rezystory. Kurde, słuchajcie, dokładnie to samo. Ja bym tylko jeszcze sobie tą płytkę tutaj odkręcił, żeby się z tym nie pierdzielić. Czyli sobie jeszcze tutaj powykręcam te. Bo tak co, tego nie odepnę, bo to jest przylutowane. Tutaj widać, że co to jest? Zobaczcie, co tak latało w środku. Plastikowe elementy czegoś tam trzymania. Aha, tutaj od tej. Od tych dwóch śrub, które są głównym jakby mocowaniem do ramy. Mamy jedną i drugą. Tutaj to popękało. Trzeba będzie to zachować i najwyżej skleić jakimś klejem takim porządnym. Wręcz bardzo porządnym, który tego już nie rozwali. Dobra. A tu słuchajcie, mamy coś innego troszeczkę. Tu, nie, tutaj też jest odpinane to. Aha, czyli dobra. Tu możemy sobie odpiąć te słoncze główne zasilania. Ale to potem się pobawię, jak już wyciągnę sobie te całe BMS-y. Zaraz sobie zobaczymy to z bliska. OK. Czyli rozkręcam sobie. Najpierw tutaj.
sumie tej płytki chyba nawet nie musiałbym rozkręcać, tak widzę, bo jakbym to odpiął. Aha, to jeszcze trytytka jest. Dobra, jeszcze tu są dwie. A tu nie pamiętam, jakie tu były. Aha, tu są wykręcone. To wystarczy tylko podważyć. Dobra, tu jest tak. Ok, płytka już może być zdemontowana. Czy jeszcze tutaj jedna śruba siedzi pod silikonem? Jeszcze jedna siedziała, słuchajcie, ukryta. Co to za silikon ten biały jest? Dobra, płyteczka. Tego nie będę nawet ruszał już. Ostatnio to ruszyłem i niepotrzebnie w sumie. Tu jest jeszcze ten przycisk. Trzeba uważać, żeby to nie wypadło i nie zgubiło się. No i słuchajcie, tutaj naprawa tego BMS-a może być nawet prościejsza. Bo tak naprawdę widzę, on ma mniej sporo zalania. Tutaj jest czysto. Wszystko fajnie. Tutaj jest układ cały. Wreszcie widać, że jest normalny układ. Tam ktoś lutował. Ewidentnie było widać takiego luta, kurde, jakby komuś cyna spadło. No i tutaj przepalone te rezystory, one są wręcz wyjarane, zwęglone. Może być bardzo ciężko to naprawić, bo jak to przejarało do płytki, to wiecie, jak wygląda sytuacja z takim czymś, żeby to w ogóle nawet wylutować, tego spawa. No i pomyślałoby się, zastanowiłoby się wręcz nad tym, dlaczego one się przepaliły, czy po prostu było zalanie, wilgoć, czy pod obciążeniem jakimś takim mocnym nie wytrzymały i się spaliły. Jeżeli się spaliły pod obciążeniem, to można by się pokusić i troszeczkę mocniejsze włożyć, żeby więcej wytrzymywały. Dobra, rozkręcamy dalej. Nie będę tu ględził. Tutaj mamy jeszcze tą uszczelkę taką, którą sobie wyciągnę. Tutaj jeszcze od tego konektora muszę powyciągać. Z tego co pamiętam, diody LED są tutaj na tym, także ich nie będziemy ruszali. Tylko sobie wyciągniemy konektorki. Dobra, słuchajcie, ja zrobię na razie pauzę, żeby niepotrzebnie czas nie leciał. Ogarnę tutaj, wyciągnę tego całego i się przyjrzymy tutaj. O, mam wiadomość na Allegro. Allegro lokalnie w sprawie baterii wewnętrznej. Może coś ciekawego będzie. Dobra, bateria z BMS-em już jest praktycznie gotowa do wyjęcia. LEDy są odczepione. Tu nic nie będę robił. Podoba mi się strasznie ten silikon. Chciałbym też coś takiego mieć, żeby ewentualnie zabezpieczać takie rzeczy. No i słuchajcie, co ja chciałem wam powiedzieć. Tutaj są jeszcze cztery śruby. Raz, dwa, trzy, cztery, które należy wykręcić. Tą obudowę jest w ładnym stanie bardzo tutaj w środku. Trzeba ją będzie wymyć potem. I tak trafi do kartonu z częściami od hulajnogi. Także wykręcam sobie teraz te cztery śruby. Tak, tu są śruby? Nie, no są śruby, okej. Tylko nie wiem, czy tu są gwiazdki, cholera. To są chyba te gwiazdki. To tym razem chyba większe. Kurczę, będę musiał wyskrobać, bo nie widzę i nie pamiętam. Z tego trzeba zacząć.
Co tu siedzi? Nie, no to są gwiazdki. DetorX Security. Aż jestem w szoku. Nie przypominam sobie, żeby w tamtej też były gwiazdki. Dobra, ogarnę te śruby i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak. Ja wam coś pokażę szybko. Te śruby, tu są te cztery, co trzymają całego tego BMS-a z tą baterią. Warto, ale to naprawdę warto, bardzo dokładnie dobrać sobie odpowiedniego bita, żeby on tutaj wszedł w tą śrubę, tak żeby nie zjechał jej potem. No i najlepiej sobie usunąć silikon, tak żeby dostać się do śruby. Potem mocniej po prostu docisnąć, poczuć, że on wszedł w tą śrubę, bo tak to zjedziecie, tak jak ja tą tutaj, z którą się troszeczkę męczyłem, musiałem ją takim płaskim ruszyć, żeby wyszła, ale udało się. No i po wykręceniu już praktycznie można sobie to wszystko wyciągnąć. Także odkładam magiczny zestaw Parkside'a. Tu jeszcze mam taki swój. Dobra, słuchajcie, wyciągamy to w końcu. Tą tutaj sobie damy do pudełka. Tutaj jest na AliExpressie zdjęcie tego BMS-a. Mnie interesują wartości tych dwóch tutaj rezystorów i cholera, musiałbym rozebrać sprawną baterię, żeby sprawdzić, jakie są wartości. Troszeczkę mi jest szkoda rozbierać mojej tej jednej sprawnej. Także będę szukał jeszcze gdzieś w internecie, może znajdę jakąś fotkę, ktoś gdzieś coś zrobił, zdjęcie tej płytki, gdzie widać te elementy. No i to by było super. Bo w zasadzie tylko tyle tutaj widzę, że są popalone. No i co? I tą drugą część, znaczy ten drugi filmik już na tym etapie zakończę, bo tutaj już więcej już nic nie będę na razie grzebał. A ja sobie powolutku, na spokojnie ogarnę to pod mikroskopem. I tak widzieliście w pierwszej części czyszczenie, to już tutaj nie ma sensu tego robić. No ta jest w lepszym stanie, tak to podsumuję. Ta jest w lepszym stanie, o wiele lepiej rokuje na przyszłość. No i trzeba by poszukać do tamtej zamiennika tej diody, żeby wstawić. A tak poza tym, no mówię, w lepszym stanie, wszystko fajnie wygląda. No tylko tutaj ta sekcja popalona obok złącza tego, co wychodzi na zasilanie, tak? Na sterownik. No i tak to wygląda. No i tyle. Na tym zakończę. Mam nadzieję, że są fajne filmiki o tej hulajnodze, bo naprawdę już sporo i tak pokazałem dużo rzeczy. I nic. Aha, przycisk. Kurde, żeby go nie zgubić. Potem muszę sobie to wrzucić do jakiegoś woreczka strunowego. Będę musiał zakupić w ogóle takie woreczki strunowe. Widziałem po 100 sztuk. Kosztują grosze, 3 złote. A naprawdę by się przydało na takie śrubki, żeby organizować to, nie? A coś rozkręcamy. Nawet można sobie pięknie coś tam napisać, opisać. Taki woreczek strunowy. I potem nie zastanawiać się, gdzie co leżało. Dobra. Na tym to zakończę. Ja wam życzę miłego wieczoru, 19:30. Trzymajcie się.